Zazwyczaj świat SUV-ów kojarzy mi się po prostu z narzędziami, które służą do przemieszczania się z punktu A do punktu B. Niekoniecznie mają jakikolwiek polot, zazwyczaj mają silniki diesla i po prostu są przyjazne. Na przykład to Volvo XC60, które tutaj widzicie. Bardzo fajny samochód, zgrabny, przyjazny. Naprawdę go lubię, ale no, nie oszukujmy się, troszeczkę nudny. Na szczęście w świecie SUV-ów nie musi być nudno, bo mam dzisiaj dla Was coś takiego. 550-konny Jaguar F-Pace SVR napędzany monstrualnie wielką V8-ką. Zapraszam. Państwo, to nie jest zwykły SUV, to jest SUV dosłownie, to jest czołg z napędem rakietowym, najnowszy F-Pace SVR, dosyć duże zaskoczenie dla mnie, czekałem długo, żeby się przejechać tym samochodem, no i zacznijmy od tego, co w tym aucie sprawia największą frajdę i co jest największym skarbem. No bez wątpienia jest to silnik, który dosłownie dominuje nad tym samochodem. Możecie słuchać, jak wspaniale brzmi silnik, który... Silnik, który wcale nie jest nowy, bo ma już dobre 10 lat. Dobre, stare, cudowne 5 litrów na superchargerze. Silnik, z którym miałem do czynienia około 2009-2010 roku, jak sprzedawałem jeszcze Jaguary, Land Rovery. I powiem szczerze, nawet po tych 10 latach jestem w stanie docenić go jeszcze bardziej. Wyprzedzanie trwa dosłownie chwilę. Reaguje momentalnie na gaz. Produkuje 550 bardzo zdrowych koni, bo mimo, że to auto waży prawie 2 tony, 1930 kg, z tego co widziałem, jak było ważone, to przekazuje napęd na 4 koła i cała moc ląduje w asfalcie. To był problem właśnie ze F-Type'em R-ką, którym jeździłem kilka lat temu, że miał napęd tylko na tył, no i były non-stop problemy z trakcją. Tutaj no, wszystko trafia na asfalt, to auto świetnie oszukuje, że nie jest dwutonowym SUV-em, tylko chce się zachowywać jak szybkie kombi. Niestety smutny wniosek jest taki, że czuć, że tych silników już nie będzie, że to już się kończy, że to już umiera, no bo przypominam, nawet wszystkie te niedorzeczne SUV-y, no bo jak inaczej można powiedzieć o SUV-ach, które mają 500, 600 czy 700 koni, wyposażone są zazwyczaj w silniki już uturbione, które bywają owszem szybsze, produkują większe moce, ale na poziomie emocjonalnym to jest majstersztyk. To jest coś wspaniałego. Powiem szczerze, normalnie uważam to za wieśniactwo, ale tym samochodem jeżdżę cały czas z włączonym wydechem, no bo posłuchajcie tej nutki. Przecież to jest rebeliant, żeby SUV brzmiał w ten sposób. Wow! Nawet Lamborghini Urus się nie umywa. Nie umywa się Porsche Cayenne Turbo pod tym kątem. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Plus ta natychmiastowa reakcja na pedał gazu od 2200 obrotów, prawie 700 Nm momentu obrotowego, to jest po prostu wspaniałe. Jeżeli ktoś wyda 500 tysięcy na ten samochód, to jestem przekonany, że zrobi to dla silnika, bo takie auto kupuje się dla silnika. Przecież są wersje F-Pace'a ze zwykłymi dieslami, z silnikami benzynowymi, słabszymi, które też dobrze jeżdżą, bo pamiętam kilka lat temu na premierze F-Pace'a jeździłem tym samochodem, zwłaszcza mi się podobał 300-konny diesel, on miał też tam potężne ilości momentu obrotowego. Natomiast tutaj, i słuchajcie, to by się wydawało niedorzeczne, bo oczywiście przy takiej dynamicznej jeździe on w trasie potrafi spalić spokojnie ponad 20 litrów, ale kiedy jedziecie sobie
kiedy macie z tyłu labradora, dwójkę dzieci z prawej strony, żonę czy kochankę, już kto tam co woli, jedziecie spokojnie. 5-litrowy silnik V8 potrafi zadowolić się niecałymi 10 litrami paliwa. Wspaniałe, co? Powiem wam szczerze, to nie jest takie auto, gdzie mam odwagę wyłączyć kontrolę trakcji, wszystkie systemy, bo czuję, że bym wyrżnął połowę lasu, który tutaj znajduje się dookoła mnie, zanim bym się zatrzymał. Co nie oznacza, że ten samochód nie powoduje pewności siebie u kierowcy, bo absolutnie powoduje. Trakcyjnie jest świetny, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak działa zawieszenie. To nie jest skomplikowane zawieszenie, gdzie możemy sobie ten prześwit zwiększać, zmniejszać, nie jest to zawieszenie powietrzne. Możemy je natomiast utwardzić jednym guzikiem w trybie dynamicznym, w którym teraz właśnie jadę. Świetnie wybiera nierówności, ale do tego ma sportowy charakter, dosłownie używam słowa sportowy. Jest to jedno z najfajniejszych zawieszeń, z jakimi miałem do czynienia w SUV-ach, jeżeli nie najfajniejsze. Podoba mi się bardzo układ kierowniczy. Autem jeździ się świetnie. Skręca tam, gdzie chcecie. Przód nie truje. Trakcja bardzo dobra. Przypominam, że z tyłu mamy prawie 30-centymetrowe opony, jeżeli chodzi o szerokość koła. Tutaj standardowo 21 cali. Opcjonalnie można mieć 22. To nie jest tak, że mnie w tym samochodzie wytelepie. Naprawdę zawieszenie jest genialne. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Tym autem jeździ się niewiele gorzej niż Porsche Cayenne Turbo, wyobrażacie to sobie? No może nie jest tak szybki na prostej i nie jest aż tak precyzyjny w zakrętach jak Cayenne, ale no tego się nie spodziewałem, że będzie to definitywnie jeden z najlepiej prowadzących się SUV-ów na rynku. Już pomijam, że to jest SUV. Tym autem się po prostu bardzo miło, przyjemnie, wręcz świetnie jeździ. I to jest zawsze tak, że wobec samochodu macie pewne oczekiwania i ja też miałem wobec tego. No i tego się po prostu nie spodziewałem. Poza tym podoba mi się bardzo, jak to auto wygląda z zewnątrz. Jeżeli wyspecyfikujecie je w odpowiednim kolorze, no niekoniecznie takim, jak ja jadę, chyba Ultra Blue, z tego co pamiętam, na którym faktycznie ludzie się oglądają, to ten samochód jest dość cichociemny. Przechodzimy w tryb normalny. On wtedy nie wydaje z siebie tych monstrualnie głośnych, przepięknych dźwięków. Mamy dosyć dyskretne auto, które na pierwszy rzut oka nie tak dużo różni się z zewnątrz od F-Pace'a. Ono nie jest jakoś klasycznego, nie jest jakoś ekstremalnie szerokie. Jest dosyć dyskretne, także jako daily z takim elementem zaskoczenia myślę, że to może być bardzo dobra propozycja. Skrzynia biegów 8-biegowa, którą mogę obsługiwać za pomocą łopatek przy kierownicy. No nie jest to skrzynia aż tak inteligentna i szybka jak PDK, ale jest wystarczająco szybka dla tego auta i pasuje do jego charakteru. Najczęściej, nie ukrywam, jeżdżę w trybie drive, jeżeli chodzi o moment obrotowy. W sumie to nie ma znaczenia, na którym jesteście biegu. Tutaj moc i moment jest dosłownie zawsze. Więc auto daje dużą swobodę przy wyprzedzaniu, wtedy kiedy musicie wyprzedzić, spokojnie sobie przyspieszacie. Jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem. Do tego dostajemy potężne tarcze hamulcowe o średnicy prawie 40 cm. Co ciekawe, to jest rzadkość według mnie. Z tyłu są minimalnie większe niż z przodu. Mieszczą się akurat w tym przypadku w 21-calowych felgach. Hamulce dobre, wydajne. Można je co prawda zamęczyć po 5-6 ostrych hamowaniach, no bo pamiętajmy, to auto waży praktycznie 2 tony i są to hamulce stalowe. Tutaj stety, niestety nie ma w opcji ceramiki. Pewnie gdyby była, kosztowałaby dodatkowe 50 tysięcy, 40-50 tysięcy złotych, więc 10% wartości tego samochodu. Ja z tego hamulca jestem zadowolony, podoba mi się finish na pedale, działa dosyć miękko, ale dzięki temu można dozować precyzyjnie siłę hamowania. Jestem z hamulca w SVR-ze zadowolony.
A co mi się w tym aucie nie podoba? No bo przecież zawsze musi się coś nie podobać. I tak też jest w przypadku tego samochodu. Jeżeli chodzi o to, jak jeździ, jestem wychwycony, ale kurczę, no nie podoba mi się wnętrze tego samochodu. I to wtedy, kiedy patrzę w ciebie oczywiście, na deskę rozdzielczą, na pulpit, bo jak spojrzycie za moje plecy, to siedzę w przepięknych fotelach, w świetnie wyprofilowanych fotelach, w bardzo wygodnych fotelach, gdzie wysiadam po kilkuset kilometrach, nie czuję w ogóle zmęczenia. Podobno te same fotele są też w Range Roverze, w sporcie SVR. Trzymają na boki, są super komfortowe, designersko świetne. Także gratuluję czytelnikowi, który udzielił się u mnie na Facebooku, że jego firma produkuje te fotele. Naprawdę duma, super. Natomiast z przodu no brakuje mi tu trochę wyjątkowości. Jakość jest trochę plastikowo, jest trochę przestarzale. To znaczy już nieco trąci myszką, bo przecież F-Pace ma już kilka dobrych lat. No i na tym obszarze akurat jestem nieco rozczarowany. Wystarczyłoby, żebym miał kierownicę w Alcantarze, żebym miał już nowocześniejszy infotainment, który notabene jest bardzo fajny w obsłudze, bo jest prosty, nie jest skomplikowany, jest intuicyjny, łatwo się dostać do wszystkich funkcji, ale jestem już rozpieszczony trochę wnętrzem z Velara, z nowego Range Rovera Sporta. Owszem, Range Rover Sport w wersji SVR z tym samym silnikiem, ale ważący 300-400 kg więcej, więc samochód wolniejszy, bo widziałem regularnie F-Pace spuszcza baty Range Roverowi Sportowi. Ma nowsze wnętrze, ale kosztuje, kurczę, 200 tysięcy złotych więcej, no, w bazowej wersji, a jeżeli doposażymy Sporta, możemy skończyć nawet na aucie za bańkę. Dajcie mi więc lepsze wnętrze poliftowe, dajcie mi lepszy infotainment i mam kompletne auto do jazdy na co dzień. Bardzo szybkie, kiedy tego potrzebujemy. Przyspieszenie jest po prostu bomba w tym samochodzie. Z bardzo fajnym zawieszeniem, w odpowiedniej cenie, bo kosztuje, oczywiście to są horrendalnie duże pieniądze, ogromne, 500 000 złotych. Po doposażeniu, zależy jaki weźmiecie kolor, bo tam są nawet kolory British Racing Green w macie za bagatela ponad 40 tysięcy. Więc 550 tysięcy i mamy wtedy kompletny samochód. Nie mogę się doczekać lifta, jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza tego wnętrza, a poza tym dawno tak nie mówiłem o Jaguarze, ale to jest wspaniały wóz. Jeździłem wieloma autami konkurencji, jeździłem też droższymi super SUV-ami, przejechałem się Urusem. Miałem okazję pojeździć Cayenami Turbo już wielokrotnie. Stelvio też, Qualifolio zresztą. No i ten w moim rankingu personalnym, prywatnym jest naprawdę wysoki. Jest jedną z lepszych propozycji na rynku, bo jest bardzo kompletny. Wygląda i jedzie fantastycznie, brzmi. Jeżeli chodzi o brzmienie, może na drugim miejscu Levante Trofeo z dużo jednak mniejszym silnikiem i doładowanym. Może potwory od AMG, ale też jednak z mniejszym silnikiem 4-litrowym. No to jest ekstraklasa, to jest Superliga. Świetne auto. Zapraszam Was jeszcze na koniec, na szybciutki spacer dookoła auta, bo wierzcie mi, jest na co popatrzeć, to jest jeden z najładniejszych SUV-ów na rynku, definitywnie. I to z każdej strony, co nieczęsto się zdarza, a ja już niestety przyjechałem go oddać po 5 dniach i około, myślę, 600 kilometrach. No i tak wygląda najmocniejsza wersja F-Pace'a, który jest już na rynku kilka lat. SVR, kolor, który rzuca się w oczy, niebieski, przyciąga dużo uwagi na ulicach, ale no powiedzmy to sobie szczerze, samochód, który ma pełno charakteru z wyglądu, ma zmienione zderzaki, ma ogromny przedni grill. Ta dziwna blaszka tutaj jest, to jest radar od aktywnego tempomatu, oznaczenia SVR, no i funkcjonalne, to nie są żadne fejki, to są funkcjonalne wloty na masce, przód całkowicie inny od seryjnego F-Pace'a, dużo agresywniejszy, dużo ciekawszy. Z boku też bardzo ładna linia auta, zobaczcie na to. Narzekaliście dosyć mocno niektórzy na felgi, które są na tym samochodzie, one na żywo wyglądają dużo lepiej. To są duże koła, bo one mają aż 21 cali.
No i za tymi kołami schowane są potężne tarcze hamulcowe. Prawie 40 cm średnicy stalowe. Tak jak wspominałem, tutaj ceramiki nie ma w opcji. Są stalowe hamulce i z tyłu potężne opony. O szerokości prawie 30 cm to są 295 na dachu jeszcze. Dopełnia nam sylwetki z boku. Spoiler, taka delikatna lotka na samym końcu. Z boku również bardzo apetyczne auto. 10 cm krótsze od Porsche Cayena, ale z drugiej strony większe od Macana Turbo czy od Stelvio Alfa Romeo Quadrifoglio. No i tył od zawsze kojarzony ze sportowym F-Type'em przez te światła. Całkowicie zmieniony zderzak. No i cztery rury od karabinu, które wydają z siebie ten majestatyczny, przepiękny dźwięk. To właśnie przez te rury oddycha ten potężny 5-litrowy silnik na superchargerze. Także z której strony by się nie ruszyć, to auto wygląda naprawdę ładnie, apetycznie. Mi się bardzo podoba. Nie jest małe, ale nie jest też jakieś ogromne. Przypominam, że masa tego samochodu to trochę ponad 1900 kg. Zajrzyjmy jeszcze do środka i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Zobaczmy. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, którą ja osobiście jestem zachwycony, to są te fotele. No po pierwsze, wyglądają. Po drugie, mają świetne trzymanie boczne, a do tego jeszcze są wentylowane, podgrzewane i te fotele w tej formie. To jest najlepsza część całego wnętrza F-Pace'a SVR-a. Wsiądźmy sobie za kierownicę. Zrobię trochę miejsca, przesunę się do tyłu. Kierownica trójramienna. Nieduża, bardzo dobrze się leży akurat w rękach. Jest na niej dużo guzików, więc wielbiciele tak zwanych push buttonów będą zachwyceni. Witam nas na desce rozdzielczej, oczywiście elektronicznej, napis SVR na centralnym wyświetlaczu. Tak samo odpalę sobie go z guzika, żeby Wam troszkę więcej pokazać. Pierwsza taka ciekawa rzecz, niepodobna do SUV-ów. No, nie mówię tutaj o rezerwie. Zobaczcie, 360 km na godzinę nam się wyświetla w tym samochodzie. Także powiedzmy to sobie szczerze, trochę nad wyraz, no ale miło na coś takiego patrzeć. Silnik doładowany superchargerem. Widzę, że tu kręci się do 6500 obrotów, mniej więcej od tego poziomu zaczyna się redline. Na kierownicy obszytej skórą mamy logo SVR. Ładna też gałka od 8-stopniowej skrzyni biegów. Bardzo dobrze leży w rękach, można zmieniać biegi sekwencyjnie, plus minus. To jest fajna rzecz. Tu są guziki od trybów jazdy. Mamy tryb dynamiczny i tutaj nam się na górze podświetla światełko, gdzie jesteśmy. Tryb komfortowy, tryb eko, z którego w zasadzie ja tutaj w tym samochodzie nie korzystam. I ADSR. Słuchajcie, wizualnie to wnętrze jest fajnie zaprojektowane, zwłaszcza ta linia tutaj, która się ciągnie przez całą deskę rozdzielczą. Wygląda trochę jak, sprawia wrażenie, jakby to była taka, jakby to było wnętrze dosłownie motorówki. Gwarantuję Wam, że jeżeli będziecie szukać guzików do otwierania szyby, to będziecie ich szukać tutaj, a nie tu na drzwiach, więc do tego trzeba się przyzwyczaić. No ja tym wnętrzem nie jestem osobiście zachwycony. Ono jest takie, znaczy ja się bardziej czuję dopieszczony w Volvo XC60, którym jeżdżę prywatnie. To już po prostu się troszeczkę zestarzało i minimalnie trąci myszką. Ono nie jest jakieś bardzo złe, ale no, już ma kilka lat i ja czekam definitywnie na facelift F-Pace'a, w którym chciałbym zobaczyć wnętrze, które jakkolwiek nawiązuje do Range Rovera Sporta czy Velarana, ale przypominam, Range Rover Sport dużo droższy samochód. Natomiast mimo tego, że ta grafika tutaj może nie jest jakaś porywająca, jest troszkę przestarzała, to ten system jest bardzo łatwy w obsłudze. O proszę, nawet jakieś disco polo się odpaliło. Jest bardzo łatwy w obsłudze, bardzo intuicyjny, prosty. Tu naprawdę nie trzeba się przekopywać przez menu, jak w wielu samochodach innych marek. Tutaj do wszystkiego się dostajecie szybciutko i to mi się podoba. Łopatki do obsługi skrzyni biegów, fajne
dosyć duże, nie są aż takie malutkie, no przytwierdzone akurat do koła kierownicy, więc pira za oko tak to wygląda, deska przed pasażerem również obszyta skórą, tu nawet chyba mamy napis Jaguar, dokładnie tak, więc estetycznie fajne. To mi się podoba, że jest Alcantara na suficie. Uwielbiam Alcantarę i nie obraziłbym się, gdyby w tej wersji samochodu Alcantara również była na kierownicy. Niestety tutaj jej nie ma. Zajrzyjmy jeszcze do tyłu, bo przyznam szczerze, że nawet tam nie siedziałem. No z tyłu jest o tyle fajnie, że mamy do czynienia dokładnie z takimi samymi wyprofilowanymi fotelami jak z przodu. Ja usiądę teraz za maksymalnie odsuniętym fotelem do tyłu. To nawet nie jest moja pozycja, słuchajcie. To jest maksymalnie odsunięty fotel. I mam tu, nawet przy maksymalnie odsuniętym fotelu kierowcy, mam naprawdę dużo miejsca, pełno miejsca na głowę. Jest szklany dach w tej wersji opcjonalny. No to jest zaleta SUV-a. Jest pojemny, można nim pojechać na Wake'a. Można nim pojechać na długi wyjazd po Europie i do tego łączymy ten komfort z fantastycznym silnikiem, który, no właśnie, idę Wam pokazać. Tak nam się prezentuje pod maską ten fantastyczny silnik o pojemności 5 litrów. Superchargerem on się nie chwali tutaj nigdzie napisem. Supercharger ma 550 koni przy 6500 obrotów. Ma 680 Nm w zakresie 2500-5500 obrotów. No i moc i moment przekazywane są na wszystkie cztery koła za pomocą 8-biegowej skrzyni automatycznej. Osiągi 4,3 sekundy do setki i 283 km na godzinę. Bak paliwa w tym aucie ma 83 litry. Jest to w zupełności wystarczające. Bagażnik, jak na SUV-a tej klasy przystało, jest oczywiście spory, ma 650 litrów. Fotele składają się praktycznie na płasko, więc dla nas przewiezienie desek do Wake'a nie było żadnym problemem. Pojemny, praktyczny samochód. Klapa zamykana elektrycznie. To by było na tyle z najnowszego Jaguara F-Pace'a SVR. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym autem. Nie przypuszczałem, że Jaguar z tak przyziemnego auta zrobi tak skutecznego, komfortowego, sportowego i praktycznego potworka, którego przez ten silnik no nie da się po prostu nie lubić. Jedno z najlepszych tego typu aut na rynku. Po 600 km niestety muszę go pożegnać, ale cieszę się, że oddaję go w jednym kawałku. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie kciuczka, subskrybujcie kanał. Widzimy się przy jakimś innym, nietuzinkowym, ciekawym aucie. Wszystkiego dobrego. Hejka!